Bezpieczeństwo lekowe i receptura apteczna uzupełnia się fenomenalnie. Leki recepturowe to komplementarność leczenia. Obok leków gotowych mamy leki recepturowe. Tutaj celując dawką określonej substancji czynnej, przypisując lek pozbawiony wszelkich alergenów, barwników, pozwalamy lekarzowi kreować protokół leczenia, który powoduje zwiększenie wzrostu efektywności takiego leczenia, skupia się na compliance pacjenta. Przy lekach recepturowych warto zwrócić również uwagę na kompetencje techników czy farmaceutów, którzy przygotowywują takie specjalistyczne leki w swoich aptekach, w izbach recepturowych, które również spełniają specjalistyczne wymagania. Przy izbach recepturowych i lekach recepturowych warto zwrócić uwagę, że mogą one stanowić istotne wsparcie w każdym momencie, szczególnie w okoliczności fluktuacji rynkowych. Mamy do czynienia w perspektywie ostatnich lat z licznymi tego typu problemami związanymi z przerwanymi łańcuchami dostaw, to jest na skutek pandemii COVID czy wojny w Ukrainie. Okoliczności rynkowe tym bardziej pokazują, jak potrzebne są leki recepturowe, ponieważ nie potrzebują do swojej produkcji wszelkich szeroko pojętych komponentów, takich jak przeróżne opakowania specjalistyczne czy multum substancji pomocniczych. Tu mamy czystą substancję czynną, API, która celuje w schorzenie konkretnego pacjenta. To jest bezpieczeństwo lekowe, personalizacja i przyszłość farmacji. Leki recepturowe to komplementarność leczenia obok leków gotowych. Opłacalność ich wytwarzania jest również immanentnym aspektem funkcjonowania produkcji przemysłu farmaceutycznego w Polsce.